Przed mikrofonem Józef Wycisk. Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a naszym gościem Łukasz Górecki, dyrektor klastra motoryzacyjnego, czyli klastra zorganizowanego przez Katowicką Specjalną Strefę 11 lat temu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Zechce Pan przypomnieć w jednym, dwóch zdaniach, czym w ogóle jest klaster? Tak, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już 11 lat temu, tak jak pan redaktor wspomniał, postanowiła uruchomić taką inicjatywę skierowaną dla branży motoryzacyjnej, bo to jest najważniejszy sektor przemysłowy na Śląsku. Klaster jest pewną formą budowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami sektora motoryzacyjnego a otoczeniem biznesowym, otoczeniem edukacyjnym, jednostkami naukowymi, ale także i przede wszystkim małymi i średnimi firmami, które działają w województwie śląskim po to, aby zwiększać udział tych firm w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego. Na tym nam najbardziej zależy we współpracy klastrowej. Panie dyrektorze, te powiedzmy 10-11 lat temu właściwie była taka moda na budowanie, organizowanie klastrów. One powstawały niemal wszędzie. Dzisiaj wydaje się, że jest ich trochę mniej. Co się wydarzyło w tym czasie w śląskim klastrze motoryzacyjnym? Staramy się sukcesywnie rozwijać naszą inicjatywę klastrową. Przez te kilka lat nasz klaster bardzo dynamicznie się rozwinął. Jest dzisiaj ponad 180 członków w naszej inicjatywie. Klaster uzyskał w międzyczasie status krajowego klastra kluczowego. Jesteśmy w gronie 19 najlepszych klastrów w Polsce, ale jesteśmy także certyfikowanym europejskim klastrem. W tym roku będziemy się starali o to, aby nasz klaster posiadał tą najwyższą odznakę, tak zwaną złotą odznakę zarządzania jakością klastrem. Dzisiaj mamy taką odznakę srebrną i też jesteśmy w takiej wyselekcjonowanej grupie europejskich klastrów, co nas niezmiernie cieszy. Panie dyrektorze, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nadal jest najlepszą w Europie w dorocznym rankingu Financial Times, a Katowicka Strefa została sklasyfikowana jako trzecia na świecie, po raz pierwszy chyba trzecia na świecie, ale nadal pierwsza wśród stref europejskich. Na ile funkcjonowanie klastra przyczyniło się do tego, że Katowicka Specjalna Strefa uzyskała po raz kolejny tak wysokie notowania? Tak, niezmiernie nas ucieszył raport, ostatnie wyniki raportu FDI, który jest wydawany przez Financial Times, także bardzo obiektywną organizację. Katowicka Strefa Ekonomiczna faktycznie została pierwsza w Europie, uznana jako najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. Znaleźliśmy się również na podium w globalnym rankingu, czyli wśród wszystkich stref ekonomicznych na świecie, co jest niewątpliwie dużym osiągnięciem, bardzo nas to cieszy. Co najważniejsze, to to, że jesteśmy pierwsi w Europie nie po raz pierwszy. Od 8 lat, kiedy uczestniczymy w tym konkursie, 6 razy jesteśmy na najwyższym stopniu podium. No i to oczywiście buduje nasze morale zespołu, cieszy nas to niezmiernie, bo to, co robimy, ma sens, widzimy, że to przynosi efekty. No ale przecież to także buduje potencjał naszego regionu pod nowe kolejne projekty, dlatego że te rankingi oglądają także przedsiębiorcy. Jak klaster się do tego przysłużył? No, klaster realizuje wiele działań skierowanych do MŚP. Zostaliśmy wyróżnieni w tym rankingu właśnie za to działania skierowane na firmy małe i średnie. Klaster tak naprawdę pomaga polskim MŚP w tym, aby umacniały się w łańcuchach dostaw sektora motoryzacyjnego, aby było ich coraz więcej, szczególnie teraz, kiedy przemysł motoryzacyjny mocno się zmienia. W ramach klastra realizujemy też wiele działań wspierających procesy transformacji cyfrowej i zielonej. One są głównie skierowane do firm MŚP. Panie dyrektorze, ale powiedział pan, dużo robimy. Tak, to prawda, bo czeka nas już w listopadzie pewne wydarzenie organizowane także przez strefę, a w szczególności właśnie przez Śląski Klaster Motoryzacyjny. Tak, klaster należy do takiego stowarzyszenia, które się nazywa Związek Klastrów Polskich. Zrzesza on wszystkie klastry krajowe z tym statusem Krajowego Klastra Kluczowego, ale także pozostałe inicjatywy, które funkcjonują. W tym roku Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w Katowicach, więc będziemy takim współgospodarzem jako klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing. To wydarzenie ma charakter szczególny, dlatego że połączone będzie z wydarzeniem Klastry spotykają się
z regionami. Clusters Meet the Regions to jest inicjatywa Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wizytuje klastry w regionach i chce oceniać, jak ta współpraca pomiędzy klastrami a regionami, ale także współpraca pomiędzy klastrami wygląda w poszczególnych regionach. W tym roku, 8-9 listopada, Komisja Europejska i Kongres Klastrów w Katowicach. Serdecznie zapraszam z tego miejsca do udziału także przedsiębiorców. Zapraszamy, a Państwa i moim gościem był dyrektor Łukasz Górecki, Śląski Klaster Motoryzacyjny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Radio Katowice.